myśmy szli i szli niepokonani, aż lub nad Wisłą darował nam Bóg. Panie doktorze, czy mógłby pan opowiedzieć nam o swoim dzieciństwie, o latach młodości, o tym, o szkole, o rodzinie, o tym wszystkim, co pamięta pan sprzed wojny. Okej. Ja się urodziłem w Lubomlu. To jest miasto, było ponad koło Lwowa. 7, 15, 35 rok. I mój tatuś był nadleśniczym na Wołyniu, i to teraz jest, zdaje się, Ukraina, prawda? Tak, Ukraina. I był, pracował, jego dyrektorat był w Warszawie i oni przyjeżdżali czasami i sprawdzali, ale były duże obszary leśne na Wołyniu i od Lwowa aż do prawie do Wilna. To teraz jest Ukraina, zabrała część tej ziemi. I mieliśmy leśniczówkę, która należała do rządu. I moja mama była bardzo, bardzo mądra. Założyła, kupiła konie, krowy, kury, kaczki. Także byliśmy właściwie samowystarczalni, jeżeli chodzi o jedzenie. I tatuś miał wilczura, który jak chodził na polowanie, to zawsze go brał ze sobą. I ten wilczur był tak przywiązany do rodziny, że po prostu wszędzie był, gdzie mój tatuś gdzieś poszedł lub tego, to on zaraz za nim leciał. Więc było duże gospodarstwo i miała, nie wiem, 7 czy 8 ludzi, żeby pomóc jej, żeby doprowadzić wszystko. I mieliśmy resztę rodziny, by mieszkała około Katowic, Kraków, i mieliśmy komunikację z nimi. I oni do nas mówili, że słyszymy, że Rosja na pewno napadnie na Polskę, że uciekajcie stamtąd, przyjedźcie do Krakowa, i że jest prawie że pewne, że Rosja uderzy na Polskę. A mój ojciec mówił, nie, ja byłem bardzo dobry dla wieśniaków, ja im dawałem paliwo w zimie, pokazywałem je w lasach, które drzewa mogą wyciąć, żeby mieli ciepło na zimę. Nie, oni pomogą mi, nie tego. Więc moja mama mówiła, nie, musimy sam wyjechać, musimy. Ojciec mówił, nie, oni mnie lubią, ja jestem tego, ja im pomagam i tak dalej, wszystko, no okej. I jak Rosja napadła, było za późno już wyjechać, i Rosja, komuniści, tam zebrali dużo ludzi z województwa, zaczęli ich namawiać, że trzeba odebrać to od panów, że oni wykorzystują was i tego, i cała gromada ludzi przyszła przed tym nasz dom. I komuniści przyszli, Rosjanie już wtedy weszli do Polski i dali nam jedną godzinę, by się spakować. I mama się pyta, gdzie, a o, jedziecie na Syberię. No, to kazali nam, to była bardzo ostra zima, to myśmy, moja mama była mądra dość, że jeszcze przed tym myślała, że będzie wojna, to wzięła i schowała wszystką swoją biżuterię, miała takie futerko i wszyła wszystko w futerku.
Także złapała to futro i trochę jedzenia i włożyli nas na duże traki, jak to się pociąg? W Polsce? Ciężarówka? Samochody takie, samochody. Duże, targowe samochody. Było bardzo zimno i wwieźli nas do pociągu do Rosji koło blisko Wołynia. Mam zapisane miasto gdzieś, ale jak byliśmy w tym otwarciem samochodzie, taki trak duży taki, to ja zamarzłem. To moja mama zaczęła bić do kierowcy, żeby się zatrzymał. On się zatrzymał i była wioska rosyjska jakaś. I mama wzięła mnie i do pierwszej chaty i tam Rosjanie mnie uratowali, zaczęli mi trzeć lodem i ja odżyłem. No, jak ja odżyłem, to wsadzili mnie z powrotem na ten powóz i jechaliśmy, nie mam zapisane gdzieś, to wzięło dość długo, na północ Rosji koło Pechora. Pechora to jest także jezioro duże. I to prawie było poniżej blisko Archangelsku. Archangelsk. I w zimie to białe niedźwiedzie się pokazywały tam. To bardzo zimny kraj był tam. I tam ludzie umierali z głodu wszędzie. To były duże baraki, nie było właściwie. Raz na dzień każda rodzina dostała bochenek chleba i połowę chleba było truciny z drzew. Jak ścinali drzewa, to truciny mieszali z mąką i to był chleb. I był duży dzban na dworze podgrzewany i była gorąca woda i jedyne mięso, co można było otrzymać, to były głowy ze śledzi. I jak mama się pyta, a gdzie jest śledź? O, to dla wojska, wy nie macie prawa do tego, to jest dla wojska, Rosjanie. Ale co nas uratowało, jest, że moja mama miała tą biżuterię i zaraz poszła do najbliższej rosyjskiej wioski i tam dostawała jedzenie, dawała biżuterię jakoś, dostawała więcej jedzenia i kupiła kozę. I trzymała tę kozę koło baraku i mieliśmy mleko. A baraki to były po prostu, były tylko przegrodzone parę desek, także wszystko było otwarte, był jeden piec tylko gorący w środku, że dawali trochę węgla, żeby podgrzać, a na ogół było zimno. A w takim baraku ile mieszkało osób? Ile osób? Może z 50. To były rodziny przeważnie. I każdego rana o 6 wszyscy mężczyźni musieli wyjść i dali im te takie buty wysokie, nazywały się walonki, pod kolano. I musieli przez ten śnieg iść i ścinać drzewa. I musieli ciągnąć te drzewa do rzeki, żeby spłynęło do Kaspijskiego morza. No i tam wtedy ktoś brał te drzewa. I ludzie chorowali, umierali. Był taki, jak ktoś był chory lub coś takiego, to był jakiś felczer, to się nazywał felczer. Taki lekarz. Felczer miał jedną rzecz, tylko rzecz do leczenia, aspirynę. I cokolwiek ktoś miał, to dał aspirynę. I jak się Anglia... George. Did you tell about when your father broke his axe? Broke what? Broke his axe.
Oh, you know, I didn't. And they took the flute away to make him pay for it. Yeah. Jak rąbał drzewo, złamała się siekiera, to zabrali mu jedzenie na cały dzień. I potem zaczęły pogłoski chodzić, że Rosja i Anglia złączyły się, żeby walczyć Niemcy. To wtedy rząd, prowizoryczny rząd, taki tymczasowy rząd w Londynie Polski prosił Churchilla, żeby poprosili Rosję o zwolnienie Polaków i poszli do Roosevelta, żeby to Anglia i Roosevelt spotkali się ze Stalinem, mieli komunikację z nimi i powiedzieli tak, ale musicie wypuścić wszystkich Polaków. To on wtedy ogłosił amnestię. Jak była amnestia, to wszyscy Polacy, Rosja nie pomagała, żeby dostać się do Kaspijskiego Morza, żeby wziąć okręt do Persji, to należało do ludzi osobno. To ludzie piechotą szli, umierali po drodze, po głodzie. I to mój tatuś i mamusia wzięli nas dwóch, mnie i moją siostrę, i przyszli na ten pociąg. I to były pociągi tylko na bydło. I mój ojciec powiedział, mnie tatuś opowiadał, że na pociągu, na stacjach byli martwi ludzie wszędzie. Jak się szło, to trzeba było uważać, żeby nie upaść, to trzeba było przez ludzi przejść i po prostu być bardzo uważny, żeby nie upaść. I nas ojciec pomógł, wsadził nas do wagonu, nie było więcej miejsca i ojciec powiedział, ja się dostanę jakoś do Persji. No i myśmy pociąg nas zawiózł do Kaspijskiego Morza i w Kaspijskim Morzu były łodzie i ludzie naładowane pełno ludzi i ten taki okręt, nie były takie duże okręty i okręt szedł do Persji. To jak przyjechało się do Persji, to Anglicy, to było pod kontrolą Anglii, Persja, i Anglicy zaraz zajęli się nami, trzeba było wszystko, bo każdy miał pluskwy wszędzie. Baraki były pełno pluskw i wszystkiego, i we włosach wszystko. Co rana mama mówiła, co rana musiała włosy przeglądać i zabijać pluskwy. W każdym razie, jak dostaliśmy do Persji, do Pahlevi, to Anglicy kazali wyrzucić wszystkie ubrania tego, ogolili wszystkich i dali nowe ubrania i Anglicy przywieźli dużo jedzenia, ludzie zaczęli jeść, pchać to jedzenie w siebie. I z powodu tego Anglicy nie wiedzieli o tym, że ktoś był na takiej diecie, że bardzo mało jadł, a zacznie dużo jeść, to po prostu ciało nie wytrzyma i umiera. I dopiero zorientowali się, że dużo ludzi umarło po prostu od razu, bo za dużo jedzenia zjedli, bo to mentalność była taka, że oj, póki jest jedzenie, trzeba pchać siebie jak najwięcej. No i także potem zorientowali się, że to był duży błąd. I stamtąd z Persji potem pojechaliśmy do Palestyny. Z Rosji do przez Kaspijskie Morze do Pahlevi, do Persji. I tam właśnie Anglicy zaczęli już
to była kolonia brytyjska, angielska i tam trzeba było wszystko zdjąć, ogolili wszystkich, dali ubrania i tak dalej, tam dużo ludzi umarło przez to. No i z Persji potem dużo ludzi, Anglicy mieli kolonie w Afryce i mieli także w Palestynie. I mama nie chciała jechać do Afryki. Po prostu czekała, żeby dostać się i tam rozmawiała z ludźmi tego, nie wiem, coś dała komuś, jakieś parę pierścionków, żeby się dostać do Palestyny. No i dostaliśmy jej do Palestyny i wtedy już życie było bardzo dobre. W Palestynie byliśmy jakieś 5-6 lat i potem było bardzo dobre, bardzo nam się podobało w Palestynie, dobre życie, ludzie byli bardzo przyjemni, pomagali nam, Arabowie pomagali, ale w tym czasie także zaczęło się formować polskie wojsko w Iraku, więc ojciec poszedł do Wojska Polskiego, zapisał się tam i jak wrócił, to wyjechaliśmy do Anglii. Mieliśmy prawo pojechać do Anglii, to przyjechaliśmy do Anglii. No i w Anglii naturalnie było inne życie, nowe życie. Zacząłem chodzić do szkoły i w Anglii potem był amerykański rząd, polska kolonia tu w Ameryce, czy polska grupa ludzi starała się, żeby Ameryka wpuściła dużo polskich imigrantów i powiedzieli, że przyjmą do numeru 20,000, 40,000 Polish people allowed to go to Britain. Yeah, I think it was 20,000 or 40,000. I to po prostu łodzią pojechaliśmy okrętem do Anglii. No i w Anglii było bardzo dobrze, już ojciec był w polskim wojsku. Wojsko naturalnie potem brało udział przeciwko Niemcom we Włoszech. I przerzucili jego do lotnictwa, do Royal Air Force, do brytyjskie lotnictwo. I on był w administracji w Anglii. I myśmy mieszkali w obozach, które były wojskowe obozy, baraki. I mieszkaliśmy tam. I potem, jak już wojna się skończyła, była demolizacja, wypuścili wszystkich z wojska i ojca, to myśmy się, przepraszam, przenieśli do Londynu i mama znalazła pracę tam, zaczęła szyć dla ludzi, bo w Polsce w gimnazjum było takie prawo, że każda kobieta, która kończy gimnazjum, musiała brać taki kurs, żeby umieć szyć. A ojciec zaczął pracować w administracji dla angielskiego lotnictwa tam. I potem Polacy w Ameryce prosili rząd, przepraszam, amerykański, żeby wpuścić Polaków do Ameryki i jakoś polski kongres zrobił to, że Ameryka przyjmie 20 czy 30 tysięcy Polaków. To myśmy poszli do amerykańskiej ambasady w Londynie i oni zrobili, każdy musiał przejść prześwietlenie płuc, bo nie chcieli mieć nikogo, żeby mieć gruźlicę. Miał gruźlicę, bo gruźlica była, panowała wszędzie w Europie wtedy. I dostaliśmy pozwolenie, to wtedy ojciec kupił bilety na Queen Mary i przyjechaliśmy
Queen Mary do Ameryki. W którym roku? To było... To było chyba... Ja mam wszystko... Ja wczoraj wieczorem szukałem w te wszystkie daty i nie znalazłem wszystkiego. To było gdzieś... What year did I come from America, you know? 52 rok. I przyjechaliśmy do Ameryki, no i naturalnie tu byli Polacy już, którzy pomogli nam i tego, ale żeby się dostać do Ameryki, to musiało się dostać kogoś, kto sponsoruje, więc mój ojciec miał gajowych, pod nim miał dużo gajowych i jeden gajowy się dostał do Ameryki, więc ojciec się skontaktował z nim i on sponsorował nasz całą rodzinę, żeby mogli można było przyjechać do Ameryki. To nie tak jak teraz, że przyjeżdżają bez sponsorów. Yeah. Oh, can you bring it so they can look at it? O, to jest lista ludzi, która była na on a ship, right? What? Na statku, tak? There was a list on... Yeah. Lista ludzi na okręcie do Ameryki. Jak długo podróżowaliście tym statkiem? Pamięta pan? 10 dni. 10 dni z Anglii? Tak, z Anglii. And what is your claim to fame on the Queen Mary? Queen Mary. I było jedzenie świetne tego, ale jak burze były, to każdy był na tym i naturalnie był chory. Tak, no. To z pana rodziny, kto podróżował do Ameryki? Pan? I kto jeszcze? Pana mama? Rodzice? Mama i moja siostra. Rzeczywiście jest napisane. Owacki Jerzy. I tu jest napisany numer, tak? Numer podróży. Że... I gdzie się pan zatrzymał, jak już pan przyjechał statkiem do Ameryki, to na początku gdzie pan mieszkał? Myśmy przyjechali, mieliśmy sponsorów, także musieliśmy pojechać, wziąć pociąg i pojechać do Buffalo, bo tam byli sponsorzy nasi. Ja pamiętam różne tego. Ja miałem jeszcze, ponieważ w Anglii już zacząłem szkołę trochę, to miałem takie angielskie, tak jak wszyscy w szkole, chłopcy mieli taką czapeczkę w Anglii, tego, że każdy jak wiedział, o to chodzi do... zaczął już szkołę tego. I była maszyna i były jabłka. I ja się patrzę na te jabłka. W Anglii nie było owoców w tych czasach, bardzo mało. I ja miałem szyling, angielski pieniądz i staram się wrzucić. Myślę, dostanę jabłko. I jakiś gość szedł, patrzy się na mnie i widzi, że ja staram się użyć angielski szyling, żeby dostać jabłko, a trzeba mieć amerykańskie pieniądze. Ja zaczął się śmiać i wrzucił pieniądze dla mnie, kupił to jabłko. I to jest pierwsze jabłko, co ja miałem, nie wiem, nie pamiętam. Może w Anglii trochę miałem, ale ja myślałem sobie, o boy, to Big Apple. I New York teraz się nazywa Big Apple. Śmieszne. Ale to jest lista tych pasażerów. Myśmy właściwie potem starali się i dostali. I w Anglii mama zaczęła pracować, szyć dla ludzi. Ojciec zaczął pracować w fabryce, gdzie robi się lalki, a mama po prostu szyła. Różne w jednej fabryce, w drugiej fabryce,
dla ludzi. To w Anglii już była polska kolonia, także Polacy się organizowali, polskie organizacje były. I potem, żeby się dostać do Ameryki, to trzeba było złożyć aplikację, pójść do ambasady, prześwietlili każdego, dali pozwolenie i przyjechaliśmy do Ameryki na Mary ship, który jest teraz w Long Beach. Mhm. Widziałam ten statek, tak. Tak. No, w Ameryce naturalnie było jak pięknie, od razu zaraz znaleźli pracę. Mama zaczęła szyć dla ludzi, dużo Polaków jeszcze było. Zaczęła szyć, bo kobiety chciały różne sukienki i tak dalej. Do tańców byli kombatanci, mieli organizację, wojskowa była i były tańce i bale i różne organizacje, które po prostu pomagały ludziom i po prostu powoli było bardzo dobrze. Dobrze. A jak właśnie wyglądały te pierwsze lata w Ameryce? Co takiego było dla Pana najtrudniejsze po przyjechaniu? No, w 52 rok, to potem jak byliśmy już w Buffalo, to ja zacząłem do szkoły chodzić tam. Mhm. I tam skończyłem high school i uniwersytet. Byliśmy dość długo w Buffalo i potem, jak skończyłem wszystkie te studia, to pracowałem tu i tam i potem zdecydowaliśmy tu przyjechać do Kalifornii i się urządzić tu i właściwie koniec całej historii. A w którym roku przyjechaliście do Kalifornii? Terry, what year did we come to, did I, my family come to California? 1950. Oh, to California? Yeah. 1975. W 75 roku. Też ponad 40 lat. Buffalo. A jeszcze może wracając do przed Ameryką, do Pana historii. Jestem ciekawa, jak się Pan dostał do armii Andersa? Jak to? Jak dostaliście się do armii Andersa? Bo słyszałam, że też Pan tam działał, prawda? Tak, tak. I może tak. Pan opowiedzieć tą historię? Tak. Związaną z armią Andersa. Ja przyzwyczaiłem się, tylko było trudno trochę, bo człowiek jest przyzwyczajony do innego systemu, przychodzi drugi system. W Buffalo naturalnie była stara polska emigracja i nie lubiała. Stara polska emigracja przeważnie przyjechała po I wojnie światowej, II I wojnie światowej i nie była, nie miała żadnej edukacji właściwie, także to byli robotnicy, oni byli robotnicy. Nasza emigracja to byli profesorzy, lekarze, adwokaci, dużo. To była kompetycja trochę i stara migracja zaczęła nazywać się DP, Displaced Person. O, to ty DP jesteś i szczurkali nas tu i tam. Ale już potem zacząłem szkołę i pracowałem. Dostałem się, miałem szczęście, że skończyłem chemię i po chemii dostałem się do medyczną szkołę i reszta już jest, wie pani. A gdzie pan skończył? Doktorze, pamięta pan pierwszy dzień wojny? Proszę? Czy pamięta pan pierwszy dzień wojny? Czy pamiętam wojnę? Tak, pierwszy dzień wojny. Jak się... Nie pamiętam. Nie. Pamiętam, że... wszyscy rodzina w Krakowie tego mówili, Rosja napadnie. Ale mój ojciec mówi, nie, ja jestem bardzo dobry,
dla wszystkich wieśniaków i chłopów, ja im daję drzewo na zimę i tak dalej, nic tam się nie stanie, ale komuniści ich po prostu nawrócili i wie pan, a w Rosji było okropnie, no. Przyszło tłum ludzi, załadowali nas na kolej, na bydła, takie powozy na bydło, dali bochenek chleba i woda i nazywali to kipiotok, to trochę tam było herbaty w tym. I pociąg szedł aż na północ do Syberii, do koło niedaleko koło Archangelska. A ta podróż jak trwała? Zimy były okropne, proszę. A jak długo trwała podróż pociągiem tam na Syberię? Jak długo trwała? Jak długo jechałeś? Dwa lata. Jak Churchill i Roosevelt i Stalin zrobili tą Unię przeciwko Niemcom, to Churchill i Roosevelt prosił, żeby wypuścić Polaków. No to tylko Stalin wtedy pozwolił wypuścić Polaków z Rosji. A w jaki sposób żyliście na tym zesłaniu? Tam rodzice byli, tak, pan, siostra, tak, to była was czwórka? Tak. I mieliśmy kuzyna, mama miała kuzyna Dżugan, on był w polskim wojsku przed wojną, był w inteligencji, to jego, jak zaaresztowali Rosjanie, to wsadzili go na 2 lata do więzienia, to słynne więzienie w Moskwie, Lubianka, tak się. Że pamiętam. I tam go tu męczyli go, ale jakby amnestia, to go wypuścili i on się także dostał do przepraszam, do Anglii. Ale te 2 lata tam na tej syłce. Tak. Jak przetrwaliście? Co rodzice robili? Co wyście? O, dużo ludzi umierało. Ja pamiętam, mama mi opowiadała, jak była amnestia, ojciec przyszedł do nas i powiedział: słuchajcie, ratujcie się, zawiesz nas, pomógł nam dostać się. Szliśmy przeważnie, bo tam trochę złapaliśmy kogoś, nas podwiózł na koniach do pociągu i zobaczył, zapakował nas na te pociągi i opowiadał, że wtedy na peronie to byli martwi ludzie, trzeba uważać było, jak się szło, żeby nie upaść, bo to były te pociągi dla bydła i pakował nas i NKWD wtedy ojca zatrzymało i powiedziało: nie, ty musisz zostać tu. I trzymali go 4-5 dni i starali się go namówić, żeby był szpiegiem dla Rosji. Więc ojciec przyrzekł im, że będzie szpiegiem dla Rosji, to powiedzieli: ok, to podpisz tu, że będziesz szpiegiem dla nas i to cię puścimy. I myśmy już czekali na okręt, na gespijskim tym i jakoś szedł piechotą, biegli, szli bez jedzenia i szedł z swoim dobrym gajowym, który na niego pracował w Polsce. Gajowy umarł po drodze, ale ojciec jakoś się dostał do morza i okręt już miał od tego odjechać. I nie, okręt odjechał już potem, bo pociąg szedł jeszcze i on leżał na drodze i podniósł rękę i to ludzie zauważyli, to zatrzymali, wzięli go, wrzucili na powóz i tak dostaliśmy do Polski potem. Did you show them the picture that you painted? The what?
the picture that you painted of your experience. It's right next to you on the sofa. Oh. No. No, that's it's over here. Dużo jest bardzo napisane teraz na ten temat. Więcej ludzi napisało w ostatnich paru latach. I think they looked at this. Oh, did they already? And yeah. Then your Siberian cross is on the table that you got from the embassy. From the Polish embassy. Oh, polska ambasada to zrobiła, dała ludziom, którzy byli na Syberii, krzyż taki. Yeah, cross. To tam on leży. The table, no to. Oh, yeah. To jest pamiątka, że byliśmy na Syberii. Yeah. To już tu w Ameryce było zrobione. To już tutaj. Ale tych historii jest bardzo dużo. Nie są rzadkie historie. Ale... Tak, to są takie... Ale wie pan, panie doktorze... A dużo ludzi nie lubi o tym mówić, chce zapomnieć o tym i nawet nie chcą na ten temat rozmawiać, po prostu, bo to jest bolesne, prawda? Mm-hmm. Ale to, że żyjemy, to jest cud. A jak się wam udało przeżyć tą Syberię? Komu zawdzięczacie życie? Ludziom? Czy może Panu Bogu? Bo też zależy, tak różnie ludzie do tego podchodzą, różnie odbierają. Tak. Jak z Pana perspektywy to wygląda? Jak to? Jak wam się udało przeżyć? Cud. Cud chyba. Ja nie wiem. Może dlatego, że moja matka była bardzo mądra, bardzo rezolutna i po prostu trzeba było walczyć, żeby się uratować. Wie pan. A co uratowało ją, jest to biżuteria, która zaszyła w futrze, bo mogła pójść na wioskę rosyjską i dostała kozę, mieliśmy mleko z kozy i czasami chodziła, żeby dostać trochę jedzenia, bo jedzenie, co oni dawali, to był bochenek chleba i pół tego chleba były proch z drzew i był tak zwany kipiotok. Kipiotok to był duży dzban koło wioski, podgrzewali. I kolejka była, i ludzie stali, i przynieśli jakieś naczynie, i on wlał trochę, i ludzie byli, podskakiwali, jak dostali głowę z tego, z ryby, bo ludzie się, potem mama się tam pytała, dowiadywała, a gdzie reszta ryby, a to dla wojska, nie dla was, wam się nie należy to. Ale ludzie byli zadowoleni, jak dostali głowę z ryby. To, że była amnestia, to był cud, inaczej ludzie by... reszta ludzi, ale bardzo dużo ludzi umarło, bardzo dużo ludzi było wysłane na Kołymę i dużo ludzi było wysłane do... gdzie musieli pracować, żeby kopać i szukać złoto i tam ludzie przeważnie trwali jeden dzień, bo byli w wodzie, mrożącej wodzie do kolan i po prostu mogli wytrzymać tylko jeden dzień. Także dużo, dużo ludzi. Były rzadkie wypadki, że ludzie uciekli i jakoś, bardzo rzadkie, i dostali się do Norwegii czy do Szwecji z Syberii, ale bardzo rzadkie wypadki. A pamięta pan dzień amnestii? Tak. Tak. Jak była amnestia, to ludzie szli piechotą, umierali po drodze, żeby się dostać do Kaspijskiego morza, żeby dostać się do Persji. A jak się dowiedzieliście o tym, że zostaliście uwolnieni już, że się to wszystko kończy? Jak można? Jak zostaliście o tym powiadomieni? Jak się dowiedzieliście, że już jest koniec Syberii? Tak. Dużo rzeczy mam spisane.
muszę odnowić tą pamięć. Dużo rzeczy zapomniałem. Ludzie, którzy to przeżyli, dużo ludzi nie chce o tym w ogóle mówić, rozmawiać, niektórzy znajomi. Nie chcą pamiętać tego, wie pani? Także ja mam kolegę Zbyszek Barancewicz. On mieszka w... Ja się podałem nazwisko. On mieszka w Pramp, w Nevada, to jest mniej więcej godzinę od Las Vegas. I jego ojciec był oficerem w polskim wojsku VO. Był zawiony do Katynia i w Katyniu go zamordowali, ale oni się jakoś uratowali. I także byli w Palestynie i w Anglii, przyjechali tu. Bo oni zabili wszystkich polskich oficerów od razu do Katynia i zabijali wszystkich polskich oficerów. Ja nie wiem, ludzie nawet nie wiedzą dokładnie, ile, ludzie mówią 5 tysięcy, 10 tysięcy, może 15 tysięcy. I polski rząd teraz, niedawno, nawet może parę lat temu, stara się dostać listy od Rosjan, nazwiska wszystkich, co oni wywieźli. Oni mówią, Rosja ma listę, ale Rosja nie chce dać listy tej Polsce. Nawet teraz, po tylu latach, nie chcą dać listy, ile Polaków wywieźli. George, did you tell them about your father, that they wanted to make him into a spy? Opuścili ojca, bo ojca zatrzymali i ojciec mówi, ratujcie się, dozwiesz nas tam, żeby złapać ten okręt do Rosji. Ale NKWD, teraz to się nazywa MDV, ale to było NKWD, zatrzymali jego i trzymali go 4 czy 5 dni i że musi im przyjrzeć, że będzie szpiegować dla nich, dla Rosji. No on im przyrzekł naturalnie, że tak będzie przyrzekł tego, to go puścili i on ledwo, że doszedł do, żeby złapać ten okręt i połączyć się z nami. Dobrze, panie doktorze, to jeszcze takie ostatnie pytanie, dobrze? Jakie ma pan przesłanie dla polskiej młodzieży, dla młodych Polaków, którzy się uczą tej historii i którzy się dowiadują właśnie od takich osób jak pan? Co by pan chciał im przekazać teraz? Co pan chciał im powiedzieć, tak na sam koniec? Nie wiem, tylko po prostu powtórzyć, co ja wiem, wie pani. Mój problem jest, że ja trochę zapominam, mówisz po polsku, rozmawiam z Polakami trochę, ale mój angielski jest wiele lepszy niż polski teraz, panie. Ale ja staram się czytać po polsku. Jak się nie używa język długo, to się po prostu zapomina. Ja bardzo dobrze nauczyłem się mówić po francusku i nawet niemiecki język poznałem, rozmawiałem po niemiecku. I także zapominam tu i teraz staram się przypomnąć, wie pani. Nie jest łatwo. Ale i tak pan bardzo dobrze po polsku mówi, wszystko rozumiemy, więc jest bardzo dobrze. Dziękuję. Ja nie wiem, czy to pomoże, ale to jest piękne, co pan robi, to jest, co państwo robią, to jest piękna robota. Bo Holokaust to jest tak, każdy na świecie wie o Holokaust, a o Polsce nikt nic nie wie, co było, co się działo. To naprawdę, naprawdę jest piękne. To jest nasze zadanie, nasza powinność, żebyśmy tutaj jeszcze z takimi osobami rozmawiali, żebyśmy poznawali tę historię właśnie od takich naocznych świadków. Tak. To jest piękne. Także jeszcze mamy taką szansę po prostu. Dziękuję bardzo. Nie mam za to. Jestem zadowolony, że może to coś pomoże panu. I ja dam nazwisko Zbyszek Barancewicz i telefon, zdaje się, bo on bardzo podobne przeżycie. Jego ojciec właśnie zginął w Katyniu. Rosja jeszcze nie Polska żąda nazwiska. Rosja nie chce dać nazwiska, to ile zabili w Katyniu. Ludzie obliczają
10 czy 15 tysięcy ludzi było oficerów zabitych polskich. A ma pan jakieś na przykład dokumenty albo takie? Jakieś stare zdjęcia, może pan coś jeszcze ma u siebie w domu? Jak ja, proszę? Może ma pan jakieś zdjęcia na przykład z młodości pana albo coś I have that picture of me in that thin picture. Where is it? Yeah. Wie pani co, ja mam zdjęcie, moja siostra ma trochę więcej, ja dostanę to i zadzwonię, przekażę. Dobrze. Czy spotkałam z siostrą? Tak, bo w Szarocce mieszka siostra, tak? Tak, tak. Tak, ona mieszka tam w Szarocce teraz. Tam często mamy. Bardzo dziękuję, że państwo to robią i to, że to będzie wiadomość o tym większa i bo to powinno było być. Było dużo książek napisane na ten temat. Solzhenitsyn zaczął pisać o tym, prawda? O Workucie i także. Ale Polska niestety była nieszczęśliwa, bo z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy. I Niemcy zabili może więcej niż Rosjanie, ja nie wiem, ale geograficznie Polska była w niedobrym miejscu, prawda? Ale kiedyś Polska miała o wiele więcej miejsc, znaczy miała o wiele większa była, prawda? Za czasów cara była bardzo duża. Miała dostęp do Kaspijskiego Morza. Także. Bardzo dziękujemy panu jeszcze raz. Ja jestem bardzo wdzięczny, że państwo to robią. To już dawno było, powinno było być zrobione. Książki były napisane, ale dużo ludzi nawet nie wie o tym, ale to jest bardzo, bardzo piękna robota. Tak. To jest ważne, żeby właśnie młodzi ludzie, tak? Tak, o tym się żeby nowa generacja, żeby nowa generacja wiedziały o tym. No. Prawda. Szkuba rykacz Warszawy i Łodzi, Kondratowski unosił się dwóch i na marszu do Polski przechodził, a myśmy szli, i szli dziesiątkowani. Tajga stepy kompaniną dróg, a myśmy szli i szli niepokonani, aż lub nad Wisłą narował nam dróg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, przez tajga stepy kompaniną dróg, a myśmy szli i szli niepokonani.